Co z tym Bitcoinem? Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH oraz całego rynku kryptowalut, czyli piątkowa analiza rynku krypto. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Za chwilę przejdziemy do analizy Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów. Omówimy sobie to, co wydarzyło się od środy, to, o czym rozmawialiśmy, to, co Wam przedstawiłem. Zobaczymy, w jaki sposób się sprawdziło. Powiem Wam o dalszych moich scenariuszach wzrostowych i spadkowych dla Bitcoina, ETH i, tak jak wspomniałem, kilku wybranych altcoinów. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwona, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, jakiego altcoina chcielibyście, abym dla Was przeanalizował. Za chwilkę również zobaczymy sobie, znaczy za chwilkę w dalszej części tego filmu zobaczymy sobie, jakiego altcoina wybraliście albo altcoiny wybraliście w poprzednich komentarzach i dwa z nich dla Was tutaj przeanalizuję, mówiąc o potencjalnych poziomach wejścia, jak i wyjścia. Jak wiecie doskonale, inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, co zresztą możecie obserwować również na moim Instagramie łukaszpochowski.pl, gdzie pokazuję Wam, jak to wygląda u mnie, zarówno jeżeli chodzi o pomysły na trade czy zyski. Jeżeli chodzi o moje analizy, oparte są one o strategie, które właśnie możecie znaleźć w zakładce Moje kursy, gdzie przygotowałem dla Was właśnie kilka kursów, w których przedstawiam strategie, z których dla siebie korzystam. Są to strategie, które tak naprawdę rządzą rynkami finansowymi i znajdują się tam również moje autorskie strategie. Znajdziecie tam również informacje co do dodatkowych możliwości, jakie otrzymujecie, czyli dostęp do moich grup, grupy Futures czy grupy Spot. Wszystko jest tam opisane. W zakładce Mr. Parada, Mr. Advice macie informacje o forum, z którym również współpracuję, jak wiecie doskonale, od ponad półtora roku, które również daje możliwość edukacji oraz korzystania z wiedzy traderów dostępnych na forum, więc zobaczcie, co dla Was przygotowałem, co przygotowało dla Was forum. Jeżeli to dla Was będzie odpowiednie, wybierzcie coś dla siebie, piszcie do mnie na Instagramie i zaczynamy. Od analizy Bitcoina, ETH ostatnio robiliśmy na moim Instagramie, więc tam mogliście zobaczyć tą analizę, jak ona się sprawdziła. Wróćmy do tego, co było w zeszłym tygodniu. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem Wam o tej strefie. Piękny long właśnie z wyznaczonej strefy. Cena nam doszła tutaj do właśnie tego oporu dla ceny. Mieliśmy zejście. Tutaj wraz z moimi partnerami edukacyjnymi zagrywaliśmy pozycję długą, która zaliczyła właśnie poziom realizacji zysków i jak widzicie z tego oporu, który wyrysowałem wcześniej, nam się tutaj odbiła. OK. Pamiętacie, mówiłem Wam również o tym, to było na interwale godzinnym i to było właśnie na poprzedniej analizie. Pamiętacie, mówiłem Wam o tym, że tutaj cena nam się zamknęła i otworzyła i przypominałem Wam właśnie o tym oporze dla ceny, który został na chwilkę tylko wybity i w następnej świetce już zanegowany, skąd mamy aktualną korektę. Jeżeli sobie spojrzymy na interwał 4 godziny, to możemy zobaczyć, że w tym ruchu wzrostowym mamy zatrzymanie się ceny na poziomie 61% zniesienia FIBO. Na całym ruchu wzrostowym mamy 38% FIBO, teraz cena go wybija i potencjalnie możemy zobaczyć ruch właśnie spadkowy do tej strefy tutaj i ta strefa w tym momencie trzyma cenę wzrostowo. Jeżeli to zostanie wybite, to możemy zobaczyć dalsze spadki. Zobaczmy sobie na interwale godzinnym. Powiedzmy, że ta strefa tutaj troszeczkę powiększona teraz będzie trzymała cenę w tym momencie wzrostowo. Stąd mieliśmy wcześniej longi, zostało to zrealizowane, a w tym momencie, w tym ruchu wzrostowym ta strefa będzie trzymała na wzrosty. Jeżeli to zostanie wybite, to możemy zobaczyć właśnie spadki do kolejnych niższych poziomów, które tutaj wyznaczyłem, czyli okolice 39 tysięcy dolarów za Bitcoina. W sytuacji oczywiście, w której właśnie ta strefa tutaj nie wytrzyma, a to omówimy sobie już w poniedziałek, a w niedzielę widzimy się na podsumowaniu tygodnia, a tak naprawdę w tym momencie to jest styczna, bo w zeszłym tygodniu nie nagrywałem podsumowania, więc zobaczymy, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o potencjalne dalsze wzrosty, pamiętacie również, wyznaczyłem tutaj opór dla ceny, linia trendu, mówiliśmy właśnie o tej strefie tutaj, która przytrzyma cenę prawdopodobnie w ewentualnym ruchu wzrostowym, który jeżeli miałby się odbić właśnie z tych poziomów. Czyli najpierw wybicie linii trendu, a później mamy ten opór na poziomie 45-46 tysięcy dolarów. Jeżeli ja osobiście miałbym myśleć tutaj o kierunku nowy ATH, to dopiero wybicie 50 tysięcy dolarów i tej strefy manipulacji będzie dla mnie takim porządnym sygnałem. Daleko jeszcze do tego, najpierw kilka oporów lokalnych na 46, 48, 49, ale to już jak to wybiją, to spokojnie tutaj powinni dojść i wtedy dopiero ta strefa
która trzyma cenę według mojej analizy na spadki, będzie poziomami, które po wybiciu dadzą mi potwierdzenia na kierunek nowe ATH. Jeżeli chodzi o analizę ETH, tutaj również pamiętacie, wyznaczyłem tą strefę na wzrosty. Z zeszłego tygodnia pięknie zostało to zrealizowane. Tutaj też wraz z moimi partnerami zagrywaliśmy pozycję długą, która osiągnęła właśnie tutaj na tym poziomie swój poziom realizacji zysków take profit trzeci, co mogliście zauważyć na Insta. I w tym momencie cena nam testuje właśnie to wsparcie, które wcześniej było oporem dla ceny. Po wybiciu tego możemy zobaczyć zejście właśnie do tej tutaj strefy. I jeżeli ta strefa nie wytrzyma, to możemy zobaczyć zejście nawet do 2800 dolarów w sytuacji, w której Bitcoin również będzie tutaj wyznaczał kierunek spadkowy. Więc podobnie mamy wyznaczone strefy na wzrosty na Bitcoinie i na ETH i jak one nie zostaną wybronione, to dla mnie będzie jedno z potwierdzeń na kontynuację jeszcze spadku. Mam nadzieję, że nie, już koniec tego i zobaczymy już wzrosty, ale czekamy. W sytuacji, w której byśmy zobaczyli ruch kolejny tutaj wzrostowy, oczekuję dojścia właśnie do tych dwóch linii trendu. Myślę, że ta spokojnie zostanie wybita, a tutaj będziemy mieli większy opór i cena dojdzie do około 3566, a następnie do 3676 i tutaj mamy czerwoną strefę trzymającą cenę na spadki. Jak wygląda sytuacja na docie? Docie. Ok. Dota nie analizowałem dzisiaj, lokalny podwójny szczyt w tym momencie i mamy taką tutaj strefę trzymającą również cenę przy ewentualnym ruchu spadkowym, skąd może nam cena tutaj właśnie odbić. Na razie cena wybiła ten opór, przybiła go jeszcze raz i wróciła po raz kolejny. No i zobaczymy. Mamy tutaj w tym momencie znowu wsparcie na cenę, ten szary box, czyli 26 dolarów. No i trzeba tutaj obserwować. Nie widzę na tą chwilę konkretnych poziomów na wejście. Na razie, jeżeli chodzi o poziomy realizacji zysków, najpierw do wybicia opór na 30 dolarach. Ok, zobaczmy, jakie altcoiny wybraliście w poprzednim materiale. Dzięki za wasze komentarze, dzięki za wasze łapki w górę. Nie wiem, dlaczego takiego czasu nie widzę łapek w dół. Na pewno ktoś tutaj podał łapki w dół. Dobra, i zobaczmy. Tak, dzięki za wasze komentarze. Dobra, kompa. Możemy zobaczyć analizę kompa, bo nie było. XRP, no, zobaczmy, co się powtarza. OVAX 0 było jakiś czas temu. Więc Chili's też był jakiś czas temu. ORN też był. One inch, nie było. ICP też było. Więc Solany niestety nie zrobię, Solana jest tylko dla moich partnerów edukacyjnych. Tutaj to musisz do pana, jeżeli chodzi o, chciałbyś Omikrona, no to musisz tutaj do naszego ministra zdrowia się zgłosić po analizę, on ci na pewno powie, co tutaj by wypadało, gdzie poziom wejścia. LTC też było, LTC było. Na razie, dobra, czyli tak, ok, one, czyli Chili's się powtarza, bardzo chcę Ciebie widzieć Chili'sa, LTC. Zróbmy coś, czego nie było, ok? Po prostu, bo te strefy i tak są poziomy często oczekujące, więc kompa możemy zrobić. Monincha możemy zrobić, bo też nie było dawno. I Zyliki na przykład. Ok, robimy tak, a na następnym materiale już będziemy mogli patrzeć coś, co się powtarza. Po prostu, żebyście mieli większy pogląd na więcej altów niż... Czekajcie, zwika, miałem ten wykres. Ok, wsparcie wytrzymało tutaj, z tego co widzę. Ładnie. Przy ewentualnym dalszym ruchu spadkowym, tutaj te dwa poziomy. To widzę, że był poziom realizacji zysków, skąd były spadki. I dopiero po wybiciu tutaj tego oporu, w tym momencie 0,082, będziemy mogli myśleć o kolejnych poziomach realizacji zysków, ale na razie daleko. Jeżeli to zostanie wybite, no to wtedy się przypomni, to powiem Ci, co dalej. Według mnie, jeżeli zobaczymy ruch spadkowy, no to właśnie jeden z tych dwóch poziomów będzie tutaj bardzo mocno respektowany, ale tu widzę dosyć daleko do tego, więc najbliżej właśnie ten powinien być tutaj ogarnięty, z tego co widzę. Jeżeli chodzi o komp, ok,
Poziom 115 cały czas czeka. Ten poziom realizacji zysku już był. Tutaj mamy potrójny szczyt, więc na tym poziomie również bym realizował częściowo zyski, jeżeli cena nam tutaj odbije i będzie dosyć mocno szła. Czy widać coś jeszcze oprócz tego? Nie. Ten poziom wejścia na tą chwilę jest dla mnie poziomem oczekującym na ewentualne wejście w pozycję lub uśrednienie, w zależności kto co, na jakim poziomie jest. Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne. Ok, co dalej? LTC, możemy zobaczyć LTC. Ok, tu coś właśnie rysowałem na sesji z moim partnerem edukacyjnym i tak. Wejście, które dawałem wam jakiś czas temu, wam albo moim partnerom edukacyjnym, już nie pamiętam. W każdym razie najpierw w czerwcu, zobaczcie, wejście z samego dołka, cena wróciła do wyznaczonego kolejnego poziomu 121. Zresztą rozmawialiśmy ostatnio o LTC, o tym boksie, bo wam go tutaj wyrysowałem i mówiłem, że jeżeli cena spadnie, no to zobaczymy zejście do 121, co zresztą się tutaj zrealizowało. Mieliśmy odbicie na 20%. No i na razie, jeżeli chodzi o kolejne poziomy, no to około 200 dolarów po wybiciu w ogóle tego tutaj oporu na 166. Myślę, że to jest otwarta droga spokojnie do tych 200 dolców. Na razie bardzo fajne wejście, które również wy otrzymaliście w ostatnich dwóch tygodniach. Wydaje mi się, że robiłem tą analizę dla was. Zresztą widać ten box wyrysowany, więc mamy styczeń, więc w styczniu tą analizę otrzymaliście. Na tą chwilę tak to wygląda i widzimy się w niedzielę. Także dzięki za wasze wsparcie, za komentarze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech Bitcoin będzie z wami. Piona.